Witam we wtorek, 5 dzień lutego, z tej strony Michał, Fibonacci Team. Euro-dolar, interwał jednogodzinowy. Nieco oddaliłem wykres, żeby wskazać poziom, na którym został kształtowany ostatni szczyt na euro-dolarze. Mierzenie 78,6 całego swingu spadkowego na poziomie 1,1510. To jest aktualny poziom oporu z tej nieco szerszej perspektywy, z oddalonego wykresu. Natomiast nieco tutaj spojrzymy sobie bardziej szczegółowo. Interesuje nas najbliższe wsparcie, które tutaj potwierdza współczynnik 50%, ale nie tylko. To będzie też taka strefa z zachowaniem równości. Zachowaniem równości tutaj 1 do 1. Tu mamy AB, odcinek BC i punkt C i szukamy punktu D, który tutaj wyznacza ta linia FS100. Ona tutaj tworzy nam ze współczynnikiem 50% strefę popytową, którą sobie teraz oznaczymy właśnie jako najbliższe tutaj wsparcie na eurodolarze, i widzimy, że początek dzisiejszej sesji europejskiej no zdecydowanie przybliża kurs właśnie w te okolice, które wcześniej też już były testowane. Mieliśmy tutaj poziom rozgrywany. Tu bardzo szybkie przetestowanie tej strefy w 30 stycznia podczas sesji amerykańskiej. No i dzisiaj również zbliżamy się do tego poziomu. Jesteśmy 1.1415. Natomiast ta strefa popytowa 1.1402, 1.1407, a więc dosyć precyzyjnie 5-pipsowa strefa popytowa do rozegrana na dzisiejszą sesję europejską, lub czy będzie jakaś zwrotka, okaże się. Natomiast jak najbardziej poziom, czy to nawet na popołudniowej sesji, myślę, że to otwarcie sugeruje, że zobaczymy tutaj dzisiaj jeszcze przed południem możliwy atak właśnie na ten poziom wsparcia.